Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak. Zapraszam na kolejny odcinek obiecany z Total War Third Age. I warunki, w jakich nagrywam ten odcinek, to jest coś niebywałego. Obiecałem wam, że go nagram, nie miałem czasu go nagrać i musiałem zrobić tak, bo córka śpi w pokoju, w którym miałem komputer, więc tam po prostu nagrałem rozgrywkę i teraz siedzę w kanciapie, jest tu z 15 stopni i nagrywam dla was dźwięk. Obiecałem, więc to robię. No nie wiem, tu jest naprawdę z 15 stopni. Warunki, w jakich to robię, to jest na jakimś stołku, wszystko stoi. Na laptopie żony nagrywam ten dźwięk. No masakra. Nie wiem, po co ja to robię. W sumie nie muszę, ale powiem szczerze, ostatnio na kanale nie wiem, co się wydarzyło. Jest straszliwy boom jakiś. Ja zwyczajowo robiłem około 1000 wyświetleń dziennie, a tu ostatnio po 2500 wyświetleń. Filmy nabijają takie wyświetlenia, że no naprawdę jestem zaskoczony, więc no trzeba to zrobić, trzeba iść za ciosem. No i robię to. Robię to w tej kanciapie. Jeżeli nigdy o to nie proszę, ale jeżeli naprawdę dzisiaj to jest dobry dzień. Jeżeli doceniacie to, co robię i to poświęcenie, to dążcie do wspierających. Za 2 złote to jest naprawdę niewielki wydatek, mam nadzieję, dla was. Jeżeli to jest wielki wydatek dla was, to nie dołączajcie pod żadnym pozorem, ale jeżeli jest niewielki, to dołączcie. Naprawdę dołączcie. To nie zmieni mojej sytuacji finansowej w jakiś znaczący sposób, powiem wam szczerze, ale naprawdę poprawi mi humor, jeżeli to zrobicie, bo po co ja to robię w takich warunkach? Mógłbym to olać, machnąć ręką, zrobić dzień bez odcinka, ale nie mogę. I powiem wam szczerze też, zanim przejdziemy do rzeczy, że ja tu około 2000 filmów na ten kanał wrzuciłem, powiem wam szczerze. Ale ten na pewno zostanie w mojej pamięci. Cała reszta może niekoniecznie. Dobra, do rzeczy. Mamy armię Aragorna. Idziemy tutaj na gobliny, które zajęły nam Tirduin. No i my to chyba jesteśmy w stanie w tej chwili zrobić z marszu. Tam jeszcze była druga armia goblinów, ale... A, okej, dobra, tutaj dwie armie się... Ale to jest do zrobienia. To jest wykonalne. A tak, dokładnie tak. Dobra, rozstawiamy się. Nie mamy tego dużo. Widzę, że ci starczami to też są łucznicy, co mnie troszeczkę zaskakuje. W ogóle nie zmieniłem sobie sterowania i mam na strzałkach sterowanie. Ta kampania to jest po prostu, ja to będę do końca życia wspominał, naprawdę. Chyba, tak przypuszczam. Mam cały czas na strzałkach ustawione właśnie sterowanie mapą, a nie na WASD, więc no to będzie trochę dzikie, ale spróbujemy coś tu ugrać. Zagramy to na przyspieszeniu generalnie, bo ja z tymi goblinami powinienem sobie mimo wszystko poradzić. Tego było dużo, ale nie aż tak dużo, wydaje mi się. W ogóle powinienem jeszcze dodać, wspomnieć, że poprzedni odcinek, prolog, który trwał 6 minut, który był nieudany i dlatego obiecałem wam ten pierwszy odcinek, de facto pierwszy, tamten był odcinkiem zerowym, no to tamten prolog zakończył się w sytuacji, kiedy armia Harbalada była atakowana przez właśnie gobliny, przez jakichś buntowników czy coś, no i ona ostatecznie się wycofała, bo tam mi crashowało generalnie grę, ale przeinstalowałem moda. Okej, dobra, strzelamy. Przeinstalowałem moda i teraz wszystko działa dobrze. Więc uff, wielkie jakby westchnienie ulgi, bo naprawdę tu tyle problemów, ile mam ostatnio z kampaniami w ogóle, wiecie, z kanałem, więc no naprawdę jestem przeszczęśliwy, że to się ostatnio tak fajnie ruszyło i że udało mi się z tym Third Age'em zrobić porządek, bo super się w to gra, po prostu super się w to gra i chcę tą kampanię cisnąć dalej. Miejmy nadzieję, że pociśniemy ją przynajmniej troszeczkę dalej. Na razie wszystko wskazuje, że tak właśnie będzie. Okej, no my wystrzeliwujemy tego gobliny, to dobre słowo, właściwie nie wiem, mniejsza o to. No to nie są jakieś super elitarne jednostki, a tymczasem nasi Dunedainowie to są jak najbardziej elitarne jednostki. Znaczy to nie wszystkie nasze jednostki są Dunedainowie konkretnie, prawdopodobnie, ale no tak czy siak. No tutaj się przesuniemy trochę, żeby nas tamci nie oskrzydlili, ale to powinno być spokojnie. Więc po reinstalu wszystko działa dobrze i kampanię będziemy kontynuować. Rzecz w tym, że troszeczkę początek ten się rozjechał, no bo ta armia Harbalada ostatecznie nie mogła, bo ja tam, jak widzieliście w poprzednim odcinku, próbowałem toczyć to starcie i crashowało grę. No ostatecznie nie stoczyłem tego starcia, tylko po prostu wycofałem. No i armia Harbalada podchodzi właśnie pod tą armię Aragorna, którą właśnie teraz bijemy te gobliny. Nie no, to jest, wiecie, to jest luzik totalny. Mam nadzieję, że nie hałasuje za bardzo, jak w ogóle. Dobra, no w sumie już końcówka amunicji, tak szczerze powiedziawszy. Jeszcze z tego oddziału wystrzelamy i idziemy do walki w zwarciu. W tamtych łucznikach nie ma sensu chyba w sumie, bo jak tamci łucznicy wystrzelają swoje strzały, no to lepiej chyba wybić im troszeczkę piechoty do walki w zwarciu.
Ale w ogóle to jest ciekawe, patrzcie, jak ta sztuczna inteligencja już w tym starym, cholernym mediwalu rozszerzała szyk jednostek, kiedy dostawała ostrze na twarz. To jest ciekawe, nie? Naprawdę, mijają lata i te SI w RTS-ach się jakoś drastycznie wcale nie różni od tego starego SI, tych starych RTS-ach. Szczerze powiedziawszy, no poza jakimś StarCraftem, gdzie ten taki bot na laderze, no mniejsza o to, nie psujmy klimatu. Nie psujmy klimatu, bo bijemy, kurczę, gobliny, a nie jakieś tam. Dobra, to jest do zrobienia. To jest chyba pierwsza bitwa w ogóle, którą gramy, szczerze mówiąc. I powiem wam też szczerze, że o, w sumie ta piechota Aragorna to nie wygląda jakoś, to jest gwardia Aragorna, nie wyglądała jakoś super epicko, szczerze powiedziawszy. Ale wracając jeszcze, bardzo się cieszę, że zagrałem ten turniej w Reforger, że Wingard zorganizował ten turniej i ja wziąłem w nim udział. Tamten oddział poleci naokoło i żebyśmy tam na plecy wbijali. Bo naprawdę troszeczkę się lepiej, jakby przyzwyczaiłem się troszeczkę do sterowania dzięki temu turniejowi. Naprawdę ciężko jest przeskoczyć między nowymi totalorami a tym medievalem, nie? Tak wiecie, na głęboką wodę wskoczyć, nie? Więc no cieszę się, że ten turniej zagrałem i już jestem troszeczkę jakby przyzwyczajony do tego sterowania. Dobra, ten oddział poleci tutaj. No i w razie to wbije na frakcję, zobaczymy. No myślę, że i porobimy bez problemu. No ta szarża taka trochę niemrawa, nie? Jak na przyspieszeniu, bo to jest, wiecie, to jest podwójna prędkość niby. Ja to wszystko na przyspieszeniu gram, no bo tu... Wiecie co? Na tej wyślemy Aragorna, bo on tą elitę powinien porobić. To jest chyba w jego zasięgu, nie? Ale piękne są te modele w Fordage'u, to jest niesamowite. Okej, oni zrautowali już. Dobra, tu luka w środku, więc wchodzimy w środek, tu na dery. Wchodzimy w środek, no zostawili lukę, no to ją wykorzystajmy, dlaczego by nie. Dobra, to w sumie nie ma się takiego... Co? Nikoli? What? Nie, dobra, to taki próg zginął, uff. Już myślałem, że to Aragorn padł. Nie wiem, co by się stało tutaj w Fordage'u, jakby Aragorn padł. Jako, wiecie, taka lorowa postać, nie? Co by się stało? Ciekawe, piszcie. Czy on by się odrodził, czy on by zginął na Amon? Ciekawe, ciekawe. Mniejsza o to. Robimy te gobliny, robimy. Dobra. Ten oddział poleci naokoło. I spróbujemy wbić na plecy i wszystko porautować na raz. No, trochę strat będziemy mieli w sumie, ale... No, widzieliście, jaki był pasek przed bitwą. Pokazywało, że komputer to wygra, nie? Nie wiem, jakim cudem on mógłby wykryć tę bitwę, naprawdę. Przewaga drastyczna na moją korzyść. Gdyby oni mnie zraszowali, to jeszcze inna sprawa. No, jak źle wbiłem tutaj, żaden raut nie poszedł niestety. O, Aragorn sobie radzi, ekipa Aragorna sobie radzi dobrze. Okej. Okay. No dobra, wiecie co, to jest chyba tyle. Powiem wam szczerze, że ja chyba będę nagrywał w ten sposób, jeżeli okaże się, że nie będę mógł za bardzo filmy. Będę próbował w ten sposób nagrywać. Bo to zawsze jest jakieś wyjście, mimo że to zajmuje mi dwa razy więcej czasu, ale... Jeżeli naprawdę ta tendencja na kanale się utrzyma jeszcze i będziecie chętnie tę kampanię oglądali, a na razie są wyświetlenia ponadprzeciętne, że tak powiem, no to powiem wam szczerze, ja jestem jak najbardziej za tym, żeby się w coś takiego pobawić. Mimo że to, tak jak mówię, będzie zabierało trochę czasu. Dobra, no tak gadam, ale wiecie, no to jest już wszystko porobione, nie? No, wbijam im teraz na plery, na górnym. Jeszcze kawałeczek. A, drugi dowódca. Myślałem, że Aragorn na lepszy, się bije, on biegnie. No, i zrautował. Elegancko. A nie kończymy bitwy, dlaczego? No, bo pewnie muszę przejąć osadę. No, dobra. Dobra, mamy to. Pierwsza bitwa, za nami zwycięska. Nie było w zasadzie większego problemu, żeby to wygrać, powiem wam szczerze. Takie dosyć luźne. To starcie. Dobra, no gobliny wzięliśmy w pień, bo tam nie będziemy się targować, kurde, i jeńców trzymać goblińskich. Tu mi nic to nie daje, więc robimy chyba okupację, bo to jest najbardziej korzystne, nie? Skoro my tutaj nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Dobra, no i zajęliśmy przy okazji osadę. To też jest dobra rzecz. No i co? Aragorn trochę obity. Mamy armię Halbarada i teraz pytanie, co tu zrobić? Czy atakować, bo tu oni są ścigani przez tą bandę orków, o której wspominałem, która była w poprzednim odcinku. No i to Keloniach... O kurde. Ja mi skliknąłem to. No dobra, to się wyjaśniło. To w takim razie zbierzemy ekipę. Już zostawimy tu Aragorna w jeden oddział w sumie, tak na wszelki wypadek może?
No i co? Annuminas? Annuminas pada? A, jeszcze 5 tur. No dobra, czyli jeszcze trochę. Dobra. Okej, czyli ta armia mnie ściga. Co to było? O, Kaloniach akurat mamy zająć. I co oni mi dadzą? Ciekawe, co oni mi dadzą? A quest of for a hero. Dziewięciu opuściło mi nas Morgul i podróżują na zachód. Do rozbrzykanego kucyka, gdzie wielu podróżnych się tam z tego. Krasnoludy. Dostarczają dodatkowe... Ale tu nie chodzi o powiernika pierścienia, wydaje mi się. To jest to jeszcze coś innego, jakby wcześniej. Mamy rok 2981 generalnie, więc... Dobra, tak zrobimy. Okej, i to możemy zagrać automatycznie. Zapiszemy na wszelki wypadek. Żeby nie ryzykować na, wiecie... Dało się pewnie mniejszymi stratami to zrobić, ale... Niech tam będzie. No, we wszystkich tytułach to jest problem, że trzeba grać bitwy nieraz, które są takie, wiecie, bezsensowne, bezsensownie oczywiste, że wygramy, ale komputer automatycznie robi duże straty. Yes. Dobra, ruszymy tym Aragornem w sumie, dlaczego by nie? To jest na pewno dłużej jeszcze przed wyjściem drużyny pierścienia, bo gra się zaczyna w 2980. To jest rok, w którym bodajże urodził się Samwise Gamgee, nie? Urodził się, rozumiecie? Więc to jest jeszcze jakieś 60 lat. Oni tam chyba gdzieś koło tego, gdzieś tyle lat mieli z podniesieniem podatki. No, musimy, właśnie, my jesteśmy mocno na minusie w tej chwili, jeżeli chodzi o kasiorkę, więc musimy tą kasę wyciągać skąd się da. No właśnie, ale 2980 to jest podobno rok narodzin właśnie Samwise'a, więc jeszcze jakieś 60 lat, zanim się w ogóle zacznie akcja drużyny pierścienia. Nie wiem, kiedy Bilbo znalazł pierścień. To możliwe, że jeszcze jest przed wyprawą Bilba? Kto wie, trudno powiedzieć. Nie jestem pewien. Ja to sprawdzę i w następnym odcinku wam dokładnie powiem, jak sytuacja stoi z wydarzeniami na świecie, tak jakby lorowo, nie? Jak powinna stać. Bo w tym momencie Aragorn rusza do Bre, ale to na pewno nie chodzi o pierścień. Na 100% nie chodzi o pierścień. O, Kuon. Nie wiem, kto to może być Kuon, znaczy wiecie. O, okej. Okay. Yes, o, idealnie. Dobra, to my go wrzucimy tutaj i będzie pilnował porządku. Dobra, cały czas jesteśmy mocno na minusie z kasiorką, więc musimy to Kaloniach zająć jak najszybciej, szczególnie, że my dostaniemy za to jakąś tam nagrodę. Patrzcie, nawet nie sprawdzimy. Dobra, musimy to oblegać w takiej sytuacji. Ile to będzie trwało w ogóle? 3 tury. Możemy to brać szturmem generalnie, bo mamy dużą przewagę, ale... No właśnie, patrzcie, to mnie niepokoi. Te gobliny, które się tu kręcą, kurde. To Fenas Drunin jest takie, wiecie... Zagrożone. Rzecz w tym, że te gobliny mogą iść na Imladris, albo po prostu się kręcą po okolicy, trudno powiedzieć. Wiecie, jak to jest z goblinami, szczególnie tymi lotrowymi. Dobra, no naszym tym dyplomatą pójdziemy. Z kim my mamy sojusz? Mamy z Brelandem i z High Elfami, czyli z Imladris mamy sojusz. Czyli trzeba albo iść do Krasnoludów, albo na razie udać się do Dunledingów. Czy nie wiem, co by dobry pomysł, żeby iść do Dunledingów, bo co ja mam tam powiedzieć? Panowie, przygotujcie się, bo zaraz zajmę wam Tarbad, bo oni prawdopodobnie mają już Tarbad zajęty. No, mniejsza z tym, dobra. Czekamy. Ale powiem wam, że Imladris jest obrężone, więc to może te gobliny... Znaczy, klimat jest niesamowity, kurde. Siedzę w tej kanciapie, muzyczka lotrowa leci sobie. Yes, my lord. Albo przynajmniej quasi-lotrowa. Dobra, Aragorn. A tu w to drewniane stare okno walą krople deszczu, kurde. Niesamowicie klimatyczne. Yes. Dobra, i jest... Okej, no wszystko w porządku. Czy on będzie tam pilnował porządku? Szpiega cofniemy, bo mnie ciekawi, co się dzieje właśnie z tymi goblinami. Zawsze jak się rusza szpiega albo dyplomatę, to przycina. Okej, są gobliny, ale... A, tu druga armia, dobra. Dobra, no chyba czekamy, aż to miasto samo padnie. A Aragorn niech leci do Bray, zobaczymy, co się wydarzy. Kapitan Fionn. Nie mogę... co? Żartujecie? No 64 żołnierza na 1400 to chyba nie masz szans. Muster your courage, men! We march into battle! Czyżby historia się napisała na nowo? Czyżby kapitan Fionn zabił Aragorna i zakończył sobie historię władcy pierścieni? Nie wierzę.
Kliknę uciekaj. Oni uciekają przez całą tą armię na drugą stronę mapy. Ja pierdzielę. To są niby jacyś szmaciarze z Brelandu, kurde, ale... Wiesz co? Plan jest taki generalnie. Nie wierzę, że to się uda. Ale przypuszczam, że Aragorn nie zginie, nawet jeśli zginie, że tak powiem. Okej... Jak teraz kliknę... Czejcie to? To jest prawdziwy strażnik, nie? To są prawdziwi strażnicy. Przemknęli pod nosem 1400 armii liczącej 1400 żołnierzy. 1401 nawet, w zasadzie. Nikt ich nie zauważył. Okej, no full back and retreat, nie ma problemu. I co to znaczy? No nie wiem, nie jeszcze o to. Dobra, Aragorn się wycofał do Amon Sul. Kurde. Co to za... no nieważne. Amon Sul, no? Też klimatycznie, nie? Trzeba przyznać. Yes, my lord. No chyba oddajemy turę, no bo w tym momencie już nic więcej za bardzo nie jesteśmy w stanie zrobić. Okej, okay, Kyra Andros oblężone. Dobra, jesteśmy cholernie mocno na minusie, ale już w tej turze, jak oddamy tą turę, to i Ad Numinas, i Kaloniach nam się powinny poddać. Dobra, czy Aragorn jest w stanie okrążyć to w sumie? Ominąć znaczy się nie okrążyć. Tą armię. Okej, to w sumie zadanie wykonane chyba, nie? I co, ja tu muszę coś zrobić? Czy to mi się automatycznie... A, to szara kompania mu towarzyszy, okej. No nie wiem. A tu nic nie zbuduję w sumie, więc... Ad Numinas? No tak, w tej samej turze powinno tak paść. Elegancko. Dobra, rebelianci wychodzą z Keloniach. I to będzie prawdopodobnie ostatnia bitwa, jaką zagramy. O kurde. Myślałem, że to będzie troszeczkę prostsze. Znaczy, to może będzie proste, ale... komputer by miał problemy, nie? Spróbujemy my to jakoś ugrać w miarę sensownie. Dobra, już chyba nie będę robił cięcia, może w miarę szybko ładuję. Dobra, i tu nie ma rozstawiania, tutaj po prostu oni wyłażą z miasta i tyle, nie? Dobra, to zostawmy te wszystkie tarany i inne takie tam. Okej, okay, weźmy łucz. O, Halbarat ma w ogóle łuk. Dobra, oni na dwójeczkę, a cała armia do walki wzorczy na jedynkę. No i co? I w sumie... czekamy, aż wylezą, nie? To automatycznie powinni zacząć chyba strzelać. Chyba, że... continue like this, we will smash the enemy. The enemy general flees like the coward he is. Press onward, the enemy are badly bloodied. They have lost half their... Our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their will to fight.
Is very much in our favor. Victory will be ours. Keep your senses. The enemy army. Victory! A most noble conquest. My lord, our courage and honor have conquered.